Po kilku latach przerwy ratownicy grupy karkonoskiej GOPR i ich koledzy z CITAW powrócili do wspólnych szkoleń i na Kruczych Skałach w Karpaczu zainaugurowali cykl szkoleń. Docelowo program zakłada przeszkolenie 40 ratowników po obu stronach. Pierwszy blok szkoleniowy jest to dla nas wspinaczka oraz autoratownictwo, czyli uczymy się, wprowadzamy sobie techniki dotarcia do poszkodowanego. Taki jest cel tego szkolenia. Kolejne szkolenie, które się odbędzie, będzie już oparte na tym, co teraz budujemy, żeby wejść w temat ratownictwa już. Czyli najpierw się docieramy, później udzielamy pomocy. Ćwiczenia mają na celu wymianę doświadczeń. Przede wszystkim chodzi o wspinanie i autoratownictwo. Są też różnice. Nasi ratownicy używają innych technik, a koledzy z Polski innych. Te ćwiczenia pozwalają nam porównać, które są lepsze i wygodniejsze. Działają w inny sposób, mają inne standardy i my jesteśmy ich ciekawi, oni są ciekawi tego, jak my działamy. Więc to nie jest na zasadzie, my nie możemy przyjąć ich standardów, ponieważ oni mają wyposażenie, które jest narzucone, oni tam nie ma możliwości na dyskusję. Oni muszą działać w swoim standardzie, który nam nie do końca odpowiada i też nie jesteśmy nawet gotowi sprzętowo na ten standard. Więc to jest bardziej takie otwieranie głowy i poszerzanie horyzontów. Dla niemieckich ratowników ciekawym doświadczeniem będą zimowe ćwiczenia. Das nächste Projekt wird im Winter stattfinden und hier wollen wir den Schwerpunkt auf. W Karkonoszach znajdują się tereny lawinowe, czyli coś, czego w naszym obszarze działania jest o wiele mniej. To daje nam możliwość uczenia się technik lawinowych i technik zimowych. Dlatego warto wykorzystać tę okazję do nauki. Da einiges an Erfahrung sammeln. Warto dodać, że akcje ratownicze dotyczące działań wspinaczkowych, w których bierze udział grupa karkonoska GOPR, stanowi od 5 do 10% wszystkich zdarzeń ratunkowych.